Witajcie moi drodzy, witam was w kolejnym filmiku. Powiem wam, że wyszłam teraz na ogród. Myślałam, że jest dużo cieplej, bo jest generalnie słońce i chyba 21 stopni. No ale jak tak się stoi, to powiem wam szczerze, że chłodno. Nawet ten wiatr taki jest nieprzyjemny. A ja muszę wam się pochwalić tutaj moimi nowymi zdobyczami ogrodowymi. Tak na szybko wam pokażę. Co my tutaj mamy, a mianowicie tutaj są posadzone różne roślinki, takie jak szczypiorek, pietruszka, bazylia, no z bazylii nie wiem, czy coś wyjdzie, zobaczymy, czy się rozwinie, pomidorki koktajlowe, więc mam nadzieję, że wszystko się przyjmie, już jest przesadzone w większe doniczki, tutaj jest trawka posadzona, więc też już zaczyna rosnąć. Niestety ta, która była skoszona, już jest dosyć też wysoka, więc trzeba będzie ponownie kosić. No ale tak, no bardzo się cieszę z tych właśnie roślin, bo ja dużo przypraw używam, więc właśnie no, taki szczypiorek czy pietruszka to mi tak naprawdę na co dzień potrzebuje. Więc i też fajnie to wygląda. Więc myślę, że jak macie ogród, to też warto sobie coś takiego posadzić. Dobra, słuchajcie, przyszłam do domu, bo jest naprawdę chłodno. Myślałam, że jest gorąco, ale jest tak nieprzyjemnie na dworze. Więc sobie założyłam polar. Muszę się trochę ogrzać i zaraz też muszę wyjść na spacer z Denverem. Ale, słuchajcie, miałam taki w ogóle pomysł, mi przyszedł zupełnie spontanicznie. Nawet nigdy się wcześniej nad tym nie zastanawiałam. Bo słuchajcie, tutaj w ogóle jest tak, jeśli ktoś nie był w Tyrolu, czy też nie zna tutejszych miasteczek, no to mogę wam powiedzieć generalnie, że te miasta, czy jak mnie oglądacie, no to też już wielokrotnie mówiłam, że te miasta są no z reguły po prostu małymi miasteczkami, w których też za wiele się nie dzieje. Jest jedno, powiedzmy, takie większe, znane przy granicy z Niemcami, które liczy, ono też nie jest jakieś wielkie, więc to nie są żadne, wiecie, metropolie. Stolica Innsbruck jest stolicą Tyrolu, a on też nie jest, nie wiadomo jak, no wiadomo, to już jest miasto, tak? Natomiast no, to też nie jest tak, że wiecie, że tam są nie wiadomo jakie atrakcje i nie wiadomo ile się dzieje i tak dalej. No raczej to jest takie bardziej spokojne miasteczko. Pomijam tych muzułmanów i tak dalej. Bo to jest jakby inny temat, ale to już też chyba wystarczająco mówiłam na swoim kanale, więc nie będę się tutaj powtarzać. W każdym bądź razie, wracając do tematu. I słuchajcie, ostatnio tak właśnie sobie pomyślałam, że właśnie w tym mieście przygranicznym, które liczy no plus minus dajmy 20 tysięcy, więc to nie jest duże miasto, jest bardzo znany i tak naprawdę to zna każdy, o tym też wielu ludzi mówi, to też mówi się w żartach, więc jakby każdy wie o co chodzi. No jest taki klub, on się ładnie nazywa jakby klub saunowy, jakby nie ma nigdzie, że to jest, wiecie, burdel czy agencja towarzystka, tylko po prostu jest ładna nazwa, sauna klub. Tak, i ono jest, tak jak mówię, właśnie w tym mieście przygranicznym. Co mnie też trochę właśnie ostatnio tak zastanawiało, że w sumie jakby no, jak to się dzieje, że przy takim niewielkim mieście, że w takim niewielkim mieście ktoś wpada na pomysł, żeby w ogóle zorganizować jakiś klub saunowy. Ale to jeszcze, słuchajcie, mało tego, bo w mieście sąsiedzkim, które jest jeszcze mniejsze, czyli ono ma jakieś chyba, nie wiem, 15, 16 tysięcy, 14 tysięcy mieszkańców, jest kolejny klub. On się już nie nazywa klub saunowy, tylko chyba jakiś klub męski. Nie wiem dokładnie jaka jest nazwa, ale no też nigdzie nie zobaczycie, że to jest, powiedzmy, raczej tak, jakby nie ma oficjalnej nazwy agencja towarzyska. No bo wiadomo, to jest już takie trochę passé i no tak brzydko brzmi. No ale wiadomo o co chodzi. Więc zobaczcie, już dwa małe miasta i mamy już dwa lokale. Co więcej, w trzecim dosłownie miasteczku, ale to już jest taka bardziej wieś, bo chyba z tego co wiem, już nie ma tego, znaczy to był prywatny dom,
Tam się spotykały swingersi, czyli po prostu pary, które przychodziły i chciały, no nie wiem, chciały po prostu współżyć z inną parą, na przykład, tak? Albo po prostu, nie wiem, przyjść sobie popatrzeć, posiedzieć, wypić drinka. Bo to nie zawsze jest jakby główny cel, że ma dojść po prostu między ludźmi do kontaktu. Można sobie wejść i tam zapłacić opłatę wejściową i po prostu sobie posiedzieć, jak ktoś ma ochotę. Ale to dosłownie, to akurat było, mówię, w prywatnym domu i to wiem, bo akurat często tamtędy przyjeżdżałam. To było w prywatnym domu i to tam też oczywiście była jakaś ładna nazwa. Ale z tego, co widziałam, to jest chyba już zamknięte, więc jakby, no, chyba ten pan już jakby ten interes zawinął. Czyli jakby wychodzę z założenia, no, że chyba to nie, po prostu nie było rentowne, nie wiem, może się nie opłacało, może nie było tylu chętnych, może gdzieś tam z biegiem lat, nie wiem. No, w każdym razie na ten moment jest to zamknięte. Nie wiem, czy to jest przejściowe, czy na stałe. Jakby wiecie, no, nie bywałam, więc nie wiem. Nie znam też tych ludzi. Natomiast zobaczcie, jakie to jest jakby ciekawe, jakby ciekawa jest po prostu sama ilość tego, bo tak jak mówię, no, Tyrol generalnie jest mały. Oczywiście ja nie mówię o większych miastach, tak? No bo w Innsbrucku wiadomo, że są różnego rodzaju tam przybytki, striptease i tak dalej. Natomiast w takich, powiedzmy, no, niepozornych miasteczkach są w dwa lokale i w tym jednym, ten jeden to jest rzeczywiście spory i on jest, tak jak mówię, bardzo znany, więc ludzie między sobą bardzo często gdzieś tam rozmawiają, komentują i się śmieją, czy robią sobie po prostu takie żarty. Ja często rozmawiałam z ludźmi naprawdę obcymi, których widziałam pierwszy raz na oczy i oni już mi coś tam wspominali, że ktoś tam chodził, jakiś tam kolega i tak dalej. I ja sobie teraz tak uświadomiłam, mówię, kurczę, mówię, przecież w moim mieście, w którym ja, powiedzmy, całe spędziłam życie prawie, które jest, powiedzmy, dużym miastem, bo tam liczy ponad 60 tysięcy mieszkańców, czyli w ogóle, no wiecie, bez porównania, tak? Tutaj 20, 15, a tam 60 i nie ma czegoś takiego. Nie ma takich przybytków. Oczywiście, no Warszawa, no to jest zupełnie inna jakby rozmowa. Wiadomo, że tam są. Natomiast, no, w takich mniejszych miastach, no u mnie przynajmniej, tego nie ma, tak? Ja rozumiem, że pewnie w Polsce gdzieś mi napiszecie, że właśnie na takich wiochach często są różnego rodzaju miejsca, po prostu, gdzie panowie sobie korzystają. I zazwyczaj to jest właśnie gdzieś na takich wioskach przy trasach, tak? Głównych, gdzie ewentualnie kierowcy mają postoje. I to jest, wydaje mi się, też tutaj powód, że właśnie miasto, które jest, powiedzmy, większe przy granicy z Niemcami, jest takim właśnie miastem jakby, no, przelotowym, tranzytowym, więc tutaj rzeczywiście jest dużo kierowców, bo tak jak mówię, no, w ogóle Tyrol jest taki bardzo jakby przerzutowy między Niemcami a Włochami, dlatego też tutaj właśnie z tego powodu jest tak dużo firm spedycyjnych, logistycznych. Tak jak Wam już też kiedyś mówiłam, że tego jest dosłownie, no, nasiane na każdym kroku. Kto trochę popracuje w spedycji i gdzieś tam poczuje ten flow, to zazwyczaj zakłada swoją firmę. Ale tak to rzeczywiście wygląda. I można by było powiedzieć, no przecież to w ogóle po co, przecież konkurencja i tak dalej, ale wiecie, oni mają taki, po prostu jest taki popyt na to, że no nie słyszałam, szczerze mówiąc, nie słyszałam, żeby ktoś założył jakąś firmę logistyczną i ją zlikwidował, więc no więc jest na to rynek, tak, mimo że tego jest po prostu tutaj już od groma. No więc jakby, no, z tej okazji jest również oczywiście bardzo dużo kierowców, którzy też muszą gdzieś tam przyjeżdżać, czasami jakieś papiery podpisują. No w takich małych firmach logistycznych to akurat nie, więc tam wystarczy jedno pomieszczenie i już ktoś sobie prowadzi firmę. Natomiast, no, w większych, jakiś, nie wiem, Schenker tego typu, no to wiadomo, czasami też kierowcy się pojawiają. I to jest, wydaje mi się, też jeden z powodów, dla którego tak dobrze funkcjonuje ten lokal, przynajmniej ten większy, bo jeśli chodzi o to mniejsze miasto,
To szczerze wam powiem, nie wiem, jak to działa. Nie wiem, nie, znaczy no widziałam stronę, tam opinie są niekoniecznie dobre. Natomiast no od iluś lat to jednak egzystuje, tak? Czyli po prostu musi być też na to zapotrzebowanie. Natomiast mówię, no w tym mniejszym mieście ono już nie jest aż tak bardzo przelotowe, jak to przygraniczne. No a mimo to, no chyba jest zapotrzebowanie, tak? Skoro ktoś to prowadzi już ileś lat, no to znaczy, że się sprawdza. Więc powiem wam, że no to jest taki temat no ciekawy, bo właśnie ja się zastanawiałam, zaczęłam porównywać z Polską i tak jak mówię, ja powiedzmy bardzo dużą część życia spędziłam w dużym mieście, które teraz jest naprawdę duże, jeszcze większe niż było, bardzo rozbudowało się i tak dalej, a nikt jakby nie wpada na pomysł rozwinięcia czegoś takiego, a tutaj w takich małych, że tak powiem, niepozornych miasteczkach, no można znaleźć już dwa, tak? I jeden jest rzeczywiście duży, tam są jakieś baseny, no baseny, sauny i tak dalej, więc on jakby z zewnątrz nie wygląda jakoś super luksusowo, natomiast no w środku jest rzeczywiście, no też nie byłam w środku, żeby nie było, ale no po zdjęciach widziałam, że jest tak naprawdę już no, na wyższym poziomie, tak? Nie mówię, że tam jakieś nie wiadomo jakie luksusy, ale no już jest tak zrobione, powiedzmy, na właśnie na poziomie. Także ostatnio właśnie mnie zainteresował ten temat, dlaczego właśnie jest tak dużo, natomiast wydaje mi się, słuchajcie, że to też jest właśnie kwestia tego, o czym ja kiedyś mówiłam, że tutaj jakby te relacje międzyludzkie są generalnie są słabe. Nawet ostatnio mam przypadek koleżanki, która ma, no ona ma 25, 24 lat i rodzice się rozstali po świętach. Mama się wyprowadziła, tak? Mają dwoje dzieci, już powiedzmy, no dorosłe dziewczyny. No i mama się wyprowadziła z mieszkania, więc no osoba, która już pewnie jest dobrze po 40, tak? Czy przed 50. Także widzicie, jak to szybko wszystko idzie, tak? Po prostu wyprowadza się, wynajmuje sobie, nie wiem, mieszkanie i żyje sobie oddzielnie. Także mówię, no tutaj to akurat ten temat to jest no niestety taki smutny tak naprawdę, no bo gdzieś jeśli ludzie nie potrafią tworzyć związków, rodziny, tylko to jest takie wszystko właśnie trochę no, palcem po wodzie pisane, no to być może też z tego powodu takie właśnie przybytki, jak te kluby saunowe, ładnie to nazywając, mają tak duży popyt. Bo oczywiście no, ja rozumiem, że kierowcy, natomiast prawda też jest taka, że wejście do takiego klubu to jest koszt na pewno dla pana, bo nie wiem, czy pani wchodzą za darmo, czy też muszą coś płacić. Natomiast jak sprawdzam na stronie, no to wstęp dla pana, sam wstęp, to jest koszt 90 euro. No i oczywiście wszystkie inne jakby usługi, które tam są, tak? Jakieś, nie wiem, napoje, posiłki i usługi pań, no to oczywiście już są dodatkowo płatne, więc nie wiem, czy taki kierowca przeciętny, oczywiście też kierowcy nie zarabiają źle, to też nie ma jakby co ukrywać, natomiast no, tak wydanie sobie prawie 100 euro na sam wstęp, plus skorzystanie z usług pani, gdzie pewnie też trzeba liczyć minimum 100-150 euro, no to wiecie, to są jeszcze jakiś drink, no to będzie pewnie 400-500 euro, które idzie od tak, więc nie wiem, czy jest dużo kierowców, którzy sobie no, takie wybryki mogą pozwolić. Natomiast wydaje mi się, że jest sporo panów, którzy właśnie żyją samotnie i którzy są tutejsi, tak, tubylcy i są na przykład samotni, tak, czy nie są w jakimś tam stałym związku. I myślę, że też duża część właśnie korzysta z nich, bo wiecie, jak czytałam nawet opinie tego klubu saunowego, no to tam są przede wszystkim, znaczy w opiniach jakby pisali przede wszystkim osoby z nazwiskami niemieckimi albo właśnie stąd. Wiecie, opinii nie dawał pan jakiś, nie wiem, z Rumunii, z łamanym niemieckim, tylko wszystko było jakby, te opinie, które ja czytałam przynajmniej, one są czystym niemieckim, bezbłędnym pisane, więc no to raczej nie pisał po prostu, nie wiem, jakiś pan Słowak, który sobie przejeżdżał przez
przez granicę i stwierdził, a no to się tutaj może jeszcze zatrzymam. Jakby, więc jakby to też pokazuje, kto tam chodzi. No na pewno też tam nie chodzą osoby, znaczy to akurat, no tutaj może bym była ostrożna, bo kiedyś słyszałam, nie wiem ile w tym było prawdy, nie wiem czy ta osoba mi mówiła prawdę, natomiast kiedyś słyszałam od chłopaka tutaj właśnie z Tyrolu, że jego kolega, który jest alkoholikiem, też sobie chodził właśnie do tego klubu saunowego. No być może tak i było, nie wiem. Może to było kiedyś, może ceny były inne, natomiast no nie wiem, słuchajcie, czy jeśli ktoś jest takim mocno uzależnionym alkoholikiem, który gdzieś tam stoi na dworcu i prosi o jałmużnę, czy on sobie może wejść do takiego klubu i wydać na starcie no prawie 100 euro. Trochę mi się to jakby nie spina, aczkolwiek no zdaję sobie sprawę, że nie przychodzą tam tylko wypachnieni biznesmeni po prostu w czystych białych koszulkach, tylko przychodzą też panowie no z trochę innej półki, że tak powiem. I sobie po prostu, no nie wiem, robią inwestycje, tak? Raz na kilka miesięcy, wiadomo, to też nie są jakieś, okej, okay, no może 90 euro na wstęp, to nie jest mało dla przeciętnego człowieka, natomiast no wiadomo, jeśli ktoś pracuje, no to jeśli wyda te, nie wiem, 300 czy 400 euro raz na jakiś czas, no to też przecież nie wiadomo, jak mu się tam ten budżet nie pomniejszy. Ale myślę, że to jest, słuchajcie, ciekawa, jakby no ciekawe zjawisko, bo właśnie tak jak mówię, tak jak porównuję, no to u mnie nie ma czegoś takiego. Też się zastanawiam dlaczego, czy nie byłoby popytu, czy ktoś nie ma odwagi, no bo w Polsce generalnie no jakby no agencja towarzyska to nie jest coś zabronionego, tak? Można to otwierać, przecież w każdym dużym mieście jest coś takiego. Czy nawet właśnie, nie wiem, nazwać to klub saunowy, a w środku dzieje się to, co się dzieje i każdy o tym wie. Ale jednak gdzieś, mimo że po prostu jest bardzo duży rozwój mojego miasta i idzie wszystko naprawdę w niesamowitym tempie, tak jakoś nikt nie wpada na ten pomysł, żeby właśnie coś takiego tworzyć. Więc no to jest myślę ciekawa. Ciekawy temat i ciekawe zjawisko.